Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep militaria.pl, gdzie trwa zimowa wyprzedaż. Link znajdziecie w opisie. Dochodziło południe 12 marca 1945 roku. Rosyjscy żołnierze weszli do wnętrza Kłanińskiego Pałacu, w którym jeszcze kilka godzin wcześniej stacjonował sztab niemieckiej obrony powiatu puckiego. Można by powiedzieć, że w tym momencie obrona Półwyspu przed nacierającymi Sowietami stawała się faktem. Zaledwie około 2 dni zajęło Rosjanom rozpoczęcie walk już w rejonie Władysławowa. Jednakże Półwysep w tym miejscu od morza do zatoki mierzy około 300 metrów. To miejsce było tak doskonałym punktem oporu dla Niemców, że Rosjanie nigdy nie zdecydowali się na przeprowadzenie zdecydowanego ataku od strony lądu. Zdecydowanego ataku nie było, ale sowieccy dowódcy niższego szczebla nie mogli pozwolić sobie na zupełną bezczynność. Rodziło to po stronie niemieckiej konieczność zabezpieczenia frontu, a po stronie czerwonoarmistów wykonanie wielu karkołomnych, a nawet samobójczych ataków. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Mecenasem tego odcinka jest Piotr Szmagier. Wielkie dzięki, Piotrze. Pozdrawiamy. Dziś wraz z Mateuszem zobaczycie kilka najważniejszych miejsc związanych z obroną Półwyspu Helskiego przez Niemców wiosną 1945 roku. Wspólnie dotkniemy historii, posiłkując się również mało znanymi oryginalnymi fotografiami. Zaczynamy od wspaniałego miejsca, bo od polskiego schronu jeszcze z 1939 roku. Oglądajcie! Przyjemne chwile w luksusowych wnętrzach pałacu von Grassów w Kłaninie, a także w nowoczesnych apartamentach w puckim rynku 23 czekają właśnie na Ciebie. Poznaj i delektuj się dobrym czasem spędzonym w pięknym miejscu. Rezerwując apartamenty w puckim rynku 23 i Kłanińskim Pałacu, wspierasz projekt Tank Hunter. Wesprzyj projekt Tank Hunter procentem swojego podatku, koniecznie z wyróżnieniem celu szczegółowego. Fundacja Exercitus. Szukasz dobrej zabawy? Stary Spichrz przy Pałacu Kłanino zaprasza na Bal Przebierańców 10 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Życzymy dobrej zabawy. Ufortyfikowany jeszcze przed 1939 rokiem Półwysep Helski miał się stać największym bastionem armii Hitlera na Pomorzu. Tak też się stało. Rosjanie nigdy nie przesunęli się z tego miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy, o nawet kilometr. Niemcy utrzymali obronę Półwyspu aż do 8 maja 1945 roku, czyli dnia ostatecznej kapitulacji. Armia Czerwona nie miała sensu prowadzić dalszego ataku, który naraziłby na potężne straty i nikłe sukcesy w obliczu doskonale ufortyfikowanej twierdzy Półwyspu Helskiego. Znajdujemy się w tej chwili u nasady Półwyspu, w rejonie miejscowości Władysławowo. Teoretyczne walki trwały w tym miejscu prawie 2 miesiące, ale tak naprawdę tych potyczek, bitew było tutaj niewiele.
Niemcy doskonale przygotowali obronę w 1945 roku tego miejsca, z którego zamierzali ewakuować dużą część swojej armii z Pomorza, jak również tysiące cywilów, którzy na Półwysep Helski docierali już od początku roku, od rozpoczęcia ofensywy styczniowej. Kierunek ewakuacji przez Hel był przeznaczony dla ludności z okolic Słupska czy Koszalina już od końca lutego 1945 roku, kiedy odcięto ostateczne przejście na zachód w rejonie Kołobrzegu i kiedy to polscy żołnierze zajmowali ten ważny port, który pozwolił odciąć armię niemiecką od serca Rzeszy. Niemcy, nauczeni sytuacją z roku 1939, kiedy to skromna polska obrona przeciwlotnicza wyposażona w doskonałe armaty 40-mm Boforsa dokonała niebywałego cudu w postaci zestrzelenia kilkudziesięciu samolotów niemieckich. Wiadomo było już, że ten wąski skrawek lądu doskonale nadaje się do obrony zarówno przed armią lądową, co pokazała sytuacja z końca września, kiedy załamano natarcie niemieckie na zaporze wykonanej z głowic, min i torped. Niemcy doskonale wiedzieli, że to ten hat-trick dokonany przez armię polską w 1939 roku może być powtórzony również w roku 1945, korzystając z gotowych umocnień polskich. Umocnień takich jak ten schron przeciwlotniczy znajdujący się u samej nasady Półwyspu w okolicach Władysławowa. Wykorzystali oczywiście te budynki, które już w tym miejscu były usytuowane i rozstawili tutaj swoje oddziały, przygotowali linie obronne, przygotowali okopy, przygotowali stanowiska. Sam pamiętam, jeszcze około 20 lat temu zgłaszałem saperom odnalezienie potężnych ilości granatów moździerzowych 120 mm, które porzucone tutaj były przez Niemców. Niemcy doskonale przygotowali się również artyleryjsko. Jeden z takich schronów mógł być zajmowany przez załogę chociażby moździerzy czy przez piechurów, którzy w tym miejscu mogli się znajdować w momencie nalotu. Takie pozycje wykonane przez polską armię, polskich żołnierzy w 1939 roku były również wykorzystane w roku 1945. I ta ostateczna linia obrony, która znajdowała się w okolicach Jastarni, mogła stać się tym punktem oporu, w której armia niemiecka w 1945 roku byłaby nie do zwyciężenia. Oczywiście nigdy do tego nie doszło. Front nigdy nie przesunął się nawet do chałup. Ostateczne walki zakończyły się tutaj u samej nasady Półwyspu Helskiego w rejonie tych schronów przeciwlotniczych, w których jednym z nich się dzisiaj znajdujemy. Niemcy w okolicach Kuźnicy rozlokowali baterie artylerii, najcięższej artylerii. Rozlokowali tam 15-centymetrowe szwere Feldhaubice 18, które donośnością mogły bronić nawet samego Władysławowa. W Jastarni rozlokowali również najcięższą artylerię holowaną, jaką posiadała armia niemiecka, czyli 21-centymetrowy Mercer, który był największą artylerią chorowaną armii niemieckiej. Mówimy tu oczywiście o standardowej artylerii, pomijając urządzenia typu Karl Gerät. Ten 21-centymetrowy Mercer rozlokowany na przedpolach Jastarni mógł bez problemu dostrzelić nawet do Władysławowa. Rosjanie natknęli się już na potężny opór. Podchodząc na przedpola tej ważnej miejscowości, tego ważnego portu, który to Niemcy w 1939 roku oczywiście chcieli koniecznie zająć. Rosjanie w okolicach Łebcza przeprowadzili pierwszy nieudany atak przy potężnych stratach. Niemcy umocnieni na wzgórzach w okolicach tej miejscowości doskonale przygotowali się do obrony, co doprowadziło do potężnych strat. Następnie w Chłapowie, przed samym Władysławowem, również Niemcy przygotowani do obrony doprowadzili do potężnych strat w szeregach radzieckich. Rosjanie, nauczeni tymi doświadczeniami, wiedzieli, że na tym wąskim pasku Półwyspu na atak z sukcesem nie ma najmniejszych szans.
Podczas ewakuacji potężnych ilości artylerii, potężnych ilości sprzętu na Półwysep Helskich oczywiście nie obyło się bez awarii, bez braku paliwa. Armia niemiecka w marcu 1945 roku na Pomorzu borykała się z potężnymi brakami w zaopatrzeniu. Najważniejszym brakiem były braki benzyny, której było jak na lekarstwo. Jak wspominają pancerniacy 4. czy 7. Dywizji Pancernej, trzeba było wysadzać masę potężnych i przydatnych czołgów, które wobec braku paliwa stawały się bezużytecznymi twierdzami na gąsienicach. Jednym z takich pojazdów porzuconych w trakcie tego feralnego odwrotu było FAMO SDKFZ-9, który stał tutaj po mojej lewej stronie, a którego fotografię teraz możecie zobaczyć. Ten porzucony pojazd z pięknymi napisami Kampf um Freiheit, czyli walka o wolność, w 1945 roku nie mógł posłużyć już do żadnej walki, a tym bardziej walki o wolność. W 1945 roku zaholowano tutaj 21-centymetrowy Mercer, najprawdopodobniej przy użyciu właśnie takiego ciągnika artyleryjskiego, który w tym miejscu był porzucony. Nie liczący się ze stratami Sowieci oczywiście podjęli próbę ataku na tę wielką twierdzę, jaką był Półwysep Helski. Podczas tej próby użyto również sprzętu pancernego. Jeden z pojazdów, który został zniszczony podczas tej feralnej próby, było działo pancerne SU na podwoziu T-34. Dokładnie na fotografii nie widać, czy był to SU-100 czy SU-85. Ja oczywiście podejrzewam, że mogło być to SU-85, które zniszczone stoi tutaj nieopodal na tym zakręcie. Oczywiście las jest w całości wykarczowany, tak jak widzicie doskonale. Widać zabudowania po drugiej stronie. Widać również kościół w Swarzewie. Widać, że Półwysep Helski był zrytymi welkami zarówno z 1939, jak i z 1945 roku. A spójrzcie sobie jeszcze raz, oprócz tej fotografii, spójrzcie sobie na widok ze zdjęcia lotniczego wykonanego zaraz po wojnie w 1945 roku. Doskonale widać ten zakręt i porzucone działo pancerne, którym to Sowieci nie dokonali znaczącego przełomu. Utracili oczywiście ludzi w tym boju, ale rozpoznanie bojem w Armii Czerwonej stosowane jest do dziś, a straty ludzkie są tylko małym słupkiem w statystyce Armii Czerwonej. Jednym z najdoskonalszych miejsc do przeprowadzenia szturmu pancernego oczywiście była ta piękna, szeroka plaża u nasady Półwyspu Helskiego. Tam w oddali widzicie majaczący port we Władysławowie, a w tym miejscu, które widzicie, nacierał jeden z radzieckich czołgów, najprawdopodobniej był to T-34-85. Jak wspominał mój ojciec, jak wspominali jego koledzy, pojazd, który zniszczony był na tej plaży, porzucony był tu co najmniej do lat 60., dopóki nie zakryły go wody Bałtyku, a właściwie piaski naniesione tutaj podczas kolejnych sztormów. Pamiętajmy, że przedmioty, które zostały pozostawione na plaży, bardzo szybko grzebie. Każdy sztorm, każdy napływ wody powoduje, że piasek wypłukiwany jest spod takiego przedmiotu, a on coraz bardziej zapada się w odmęty Bałtyku, a właściwie w głębie tego piasku. Najprawdopodobniej pozostałości tego T-34 znajdują się tu do dnia dzisiejszego. My oczywiście w którymś z odcinków po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód postaramy się ten kadłub odnaleźć. Ja oczywiście nie liczę na cały pojazd. On na pewno zniszczony był przez artylerię przeciwpancerną przeciwnika. Na pewno Niemcy usytuowali tutaj co najmniej kilka paków 40, których mieli potężne ilości nawet na Półwyspie Helskim. Oprócz tego pancerszreki, pancerfausty, masę innej broni przeciwpancernej, które w tych warunkach miały niemalże doskonałe warunki do popisu. Ale T-34, nawet zniszczony, porzucony na tej plaży, będzie ciekawą pamiątką po tych walkach u nasady Półwyspu Helskiego. Ja jednocześnie wiem, że podczas ostatniego palowania, bo tak jak widzicie, te pale, które są wbite wzdłuż plaży, które służą rozbijaniu fal morskich podczas dużych sztormów i zapobiegają erozji Półwyspu Helskiego, te pale są wbite zaledwie kilka lat temu i podczas tego palowania wiem, że robotnicy wyciągnęli jedno z kół z wahaczem od takiego T-34-85. Niestety poprzez złe działania ówczesnego konserwatora te elementy trafiły po prostu na złom. Myśmy starali się je ocalić, ale nie byłem w stanie przebywać tutaj cały czas i ostatecznie to koło zobaczyłem jedynie na zdjęciu.
Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. Wśród najnowszych zestawów znajdziecie m.in. polski lekki bombowiec PZL-23 Karaś, a także legendarną broń pancerną, niszczyciel czołgów Ferdynand oraz jego późniejszą wersję Elefant. Oba pojazdy we wspaniałej skali 1:28. Polecamy! Na pewno słyszeliście nieraz o nazistach lądujących na biegunie północnym. My dzisiaj na biegunie północnym się nie znajdujemy, ale przy okazji chcieliśmy wam pokazać pewną anomalię, taką pogodowo-środowiskową. W momencie, gdy pojawia się odwilż, jednocześnie bardzo silny południowy wiatr, na Półwyspie Helski wypychana jest kra z łamiącego się lodu i tworzy takie góry lodowe, które przypominają nam co najmniej Arktykę, a może i Antarktydę. To właśnie tutaj, na przedpolach Kuźnicy, Niemcy postanowili zlokalizować baterię swojej ciężkiej artylerii, dokładnie 15-centymetrowych Schwerefeldhaubitz wzoru 18. Tak jak większość uzbrojenia niemieckiego, również Schwerefeldhaubice 15-centymetrowe oznaczone były wzorem 18 z uwagi na ograniczenia traktatu wersalskiego. Niemcy, chcąc ukryć zbrojenia w okresie międzywojennym, oznaczali całe nowe uzbrojenie jako wzór 18, czyli wzór wypuszczony jeszcze w trakcie I wojny światowej. Te 15-centymetrowe haubice były jedną z najcięższych i najlepszych niemieckich artylerii holowanych. 15-centymetrowe haubice były holowane przez SDKFZ-7, czyli 8-tonowe ciągniki artyleryjskie, ponieważ taka haubica z całym zestawem wózków ważyła właśnie około 8 ton. Niemcy również, jako że duża część ich armii stanowiły dywizje piechoty i te pułki artylerii, bataliony artylerii stanowiące część dywizji piechoty były bardzo często również holowane przez konie. 15-centymetrowe haubice o tak dużej wadze były również artylerią holowaną w zaprzęgach konnych. Jednakże do holowania tej armaty trzeba było użyć dosyć dużego zaprzęgu. Jednocześnie, żeby zmniejszyć wagę, same lufy demontowano i wożono w takim przypadku na osobnych wózkach, co powodowało dużo dłuższy czas rozstawiania takich baterii. No i w 1945 roku oczywiście te baterie, które tu dojechały, już ostatecznie dojechały w trakcji motorowej, czyli z ciągnikami SDKFZ-7, które to porzucone pozostały kilkaset metrów stąd. Za chwilkę pokażę wam to miejsce, gdzie Niemcy pozostawili ciągniki aż do 8 maja 1945 roku, co udokumentowane jest fotografią tychże ciągników, które porzucone były w tamtym miejscu. A my poszukajmy może tego miejsca, w którym dokładnie stały te haubice, bo ja pamiętam, że jeszcze kilka lat temu, chodząc tu podczas spacerów, widziałem masy rozrzuconych, wykopanych łusek po tych haubicach. Myślę, że znajdują się tu do dziś. Tak jak wspomniałem, po 1945 roku większość sprzętu została tu porzucona, pocięta, zezłomowana, ale tak jak opłacało się ciąć duże, ciężkie, kęsy metalu, jakim były armaty, tak nie opłacało się zbierać już łusek czy niebezpiecznych pocisków i to wszystko pozostało do dnia dzisiejszego wykopywane przez poszukiwaczy, a nie stanowiące cennego łupu pozostały tu do dziś. Spójrzcie, dół wypełniony łuskami. Właśnie do Schwerefeldhaubice 18, takie łuski stalowe, nie stanowiące już żadnego zagrożenia, leżą sobie porzucone tu do dziś. Nie stanowią one również ciekawego artefaktu, jako że ich stan jest opłakany. Nie są one na tyle atrakcyjne, aby przeciętny poszukiwacz mógł zabrać je do domu. Widać też skrzynki, o, pozostałości drewnianych skrzynek. Niemcy przygotowali się dosyć dobrze do tej obrony. Jak widać po łuskach, po skrzynkach, po amunicji, którą odnajdywano na Półwyspie Helskim, mieli tego osprzętu dosyć sporo. Spójrzcie, ile tego się zachowało do dziś, jakie grube denka. No nie lada gratka w sumie dla złomiarza. W każdym razie tej amunicji mieli dosyć sporo, tak więc każdy radziecki atak na nasadę Półwyspu Helskiego, na pozycje obronne zlokalizowane w rejonie Władysławowa,
stanowiły śmiertelne zagrożenie, jednocześnie powodowałyby niepotrzebne już w 1945 roku straty. Jak wiemy, w kwietniu dochodziło już do ataków artyleryjskich na Berlin, czyli na stolicę III Rzeszy. Jak wiemy, szturm Berlina ruszył w drugiej połowie kwietnia, no i atak na Półwysep Helski, który był jedynie kłębkiem ludności cywilnej i żołnierzy, już nieużytecznych kompletnie w walce, ludzi, którzy nie mogli zagrozić czy to Armii Czerwonej, czy aliantom zachodnim, byłby kompletnie pozbawiony sensu. A Niemcy jednocześnie, chcąc uchronić te swoje ostatnie chwile na Półwyspie, jednocześnie ewakuować możliwie jak najwięcej ludzi, postanowili bardzo mocno ten rejon umocnić. No, chociażby te dwie baterie ciężkich haubic 15-centymetrowych w rejonie Kuźnicy, które mogły bez problemu razić ogniem artyleryjskim nasadę Półwyspu Helskiego, stanowią o sile tej obrony. Pomyślcie sobie, jeszcze kolejny 21-centymetrowy Mercer, do którego za chwilę dojedziemy, to kolejna potężna artyleria, no niemalże okrętowa, bo porównując 21-centymetrowy pocisk chociażby do pocisków słynnego okrętu, który operował tutaj w okolicy, czyli Prinz Eugen, ciężkiego krążownika niemieckiego, no to siła tej artylerii jest niemalże taka sama. Niesamowita ilość sprzętu, niesamowita ilość ludzi, jaka się tu znajdowała, na pewno stanowiła barierę nie do przejścia. Jednocześnie potężna ilość artylerii przeciwlotniczej, której było tutaj naprawdę dużo. Chociażby tutaj w rejonie Kuźnicy jeszcze niedawno odnajdowaliśmy całe flaki 8-8 cm. Stacjonowały tu również armaty, zdobyczne armaty Vickers 7,5 cm. Było tego sprzętu tutaj naprawdę dużo i przebić się przez tę potężną obronę było, że niemalże niewykonalne. Spójrzcie, dzisiaj spokojny kościół w Kuźnicy. Zapewne przed chwilką skończyła się jedna z niedzielnych mszy odprawianych w tym budynku, w tym kościele. A w 1945 roku, jak spojrzycie sobie na zdjęcia archiwalne, stały tutaj dwa ciągniki artyleryjskie SDKFZ-7 porzucone przez własne załogi i bynajmniej żołnierze nie przyjechali modlić się o łagodną niewolę. Bo jak spojrzycie sobie na to zdjęcie, to cała konstrukcja dachowa kościoła została ściągnięta. Kościół został wybudowany oczywiście przed wojną, ale w trakcie wojny, w momencie gdy potrzeba było bardzo dużo materiału budulcowego na ziemianki, schrony dla żołnierzy, dla cywilów, wszystkich osób, które kryły się na Półwyspie. Pamiętajmy, że liczba domów była kompletnie niewystarczająca dla schowania i zabezpieczenia przed deszczem, czynnikami zewnętrznymi takiej ilości ludzi, jak tu się znajdowała. Tak więc zdemontowano, jak chociażby z tego kościoła, całą konstrukcję dachową i użyto jej do budowy ziemianek. A te ciągniki artyleryjskie zostały tu porzucone. No i pozostały po wojnie najprawdopodobniej je złomowano. I jeszcze pamiętam, ze 20 parę lat temu w Kuźnicy jeden z wózków takich do przewożenia łódek był wykonany właśnie na kołach z 8-tonówki, która została porzucona pod tym kościołem. Zobaczcie. Ta potężna niecka, która się tutaj znajduje, to stanowisko najcięższej artylerii, jaka znajdowała się na Półwyspie Helskim, a jaka stanowiła podstawę, a właściwie najcięższą zaporę ogniową dla nacierających oddziałów sowieckich, próbujących wedrzeć się w głąb Półwyspu Helskiego. Ten 21-centymetrowy Mercer, który się tu znajdował, mógł bez problemu razić ogniem oddziały nacierające z okolic Władysławowa. My znajdujemy się już nieopodal Jastarni. Ta niecka, pamiętam jeszcze kilka lat temu, wypełniona była wokół łuskami od ciężkiego Mercera 21 cm. Dziś na próżno ich już tu szukać, jako że są wielką gratką i rzadkością. Praktycznie wszystkie, nawet te porzucone w gorszym stanie, zostały już dziś wyzbierane. 21-centymetrowych Mercerów w armii niemieckiej było na tyle mało, że wyobraźcie sobie, co najmniej kilkanaście, a właściwie prawie ponad 20 armat Schwerefeldhaubic, które znajdowały się na Półwyspie, to co najmniej kilka baterii artylerii, a Mercer 21 cm znajdował się tutaj jako jedna, jedyna sztuka na całym Półwyspie Helskim, właśnie w rejonie Jastarni. Był to jedyny ciężki
egzemplarz artylerii, który się tutaj znajdował, a doholowany był przez SDKF Z9FAMO, który właściwie zezłomowany był niedaleko już Jastarni. Znam dokładne to miejsce z opowieści starszych jastarników, którzy wspominali o tym, że znajdował się tam duży ciągnik artyleryjski. No niektórzy mówili, że zatonął w bagnie, ale ja w to specjalnie nie wierzę. Sami wiecie, jakiej wielkości jest FAMO. Chociażby to FAMO, które znacie z rzeki w Austrii. To potężne ciągniki, które no, w lesie półwyspu, który jest jednak bardzo, powiedziałbym, z solidnym podłożem, ponieważ wszędzie jest tutaj piasek bez wpływu morza, bez pracy morza, takie FAMO samo by się nie zapadło. Nie ma tu głębokich torfowisk kilkumetrowych, jak w głębi Polski. Tak więc zapadnięcie się takiego FAMO nie wchodzi w grę. Na pewno został zezłomowany już po wojnie, gdy po półwyspie grasowały ekipy z centrozłomu. Ale wróćmy jeszcze do tego Mercera. Zobaczcie, jak potężne jest to stanowisko. To możecie sobie wyobrazić, jak wielka była to artyleria. Niemcy budując ten moździerz właściwie, bo 21 cm to Mörser, budując ten ciężki moździerz, chcieli zbudować już najcięższą zaporę artyleryjską. Jednakże właściwie balistyka 21-centymetrowego Mercera była gorsza niżeli 17-centymetrowej kanony 18, która miała właściwie większą donośność. Była to również potężnych rozmiarów armata, która swoją wielkością wymuszała holowanie również przez najcięższe ciągniki, jakimi były FAMO. Ale tak jak mówię, ten 21-centymetrowy Mercer, ta legenda Półwyspu Helskiego, legenda Jastarni, znajdował się w tym miejscu i najprawdopodobniej raził cele na Półwyspie Helskim, a również legendarny sztab trafiony przez jedną z armat w Pucku. Bo takie legendy również wokół pośród mieszkańców Półwyspu Puckiego, zwłaszcza Pucka, krążą, że artyleria z Półwyspu Helskiego, chcąc wyeliminować, zlikwidować działania Rosjan i trochę je, powiedziałbym, zdezorganizować, próbowali również dostrzelić i trafić budynki w Pucku, o czym mówią świadkowie, że pojedyncze budynki były tam wysadzone. My nie mamy co do tego pewności, ja jakby z takim świadkiem nie rozmawiałem, ale takie legendy, świadkiem naocznym nie rozmawiałem, takie legendy krążą. Jednocześnie Mercer 21 cm najprawdopodobniej mógłby dostrzelić również do Pucka. W tym zimowym dniu kończymy potężną dawką optymizmu na nadchodzący nowy rok. Właściwie nasza eksploracja dopiero się zaczyna. My nadal będziemy poszukiwać na Półwyspie Helskim. Jak widzicie, tych śladów wojny jest tu mnóstwo, śladów ciężkiej artylerii, pięknych pojazdów półgąsienicowych, jak również i gąsienicowych, bo nie zapominajmy, że w okolicach Juraty kończyły baterie samobieżnych haubic Wespe i samobieżnych haubic Hummel, czyli tych najcięższych ze Schwerefeld haubicami. Tak więc Półwysep Helski ma również swoje pancerne ciekawostki i pancerne pamiątki, które jeszcze oczekują odkrycia. My nadawać będziemy oczywiście nie tylko z Półwyspu Helskiego, ale również i z bardzo ciekawej Mierzei i z wielu innych jeszcze ciekawszych miejsc, których dzisiaj Wam nie zdradzę, ale które będą dla Was na pewno bardzo ciekawą niespodzianką. Oglądajcie nas! Historię każdy z nas odnaleźć może na każdym kroku. Czasem wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. I mamy nadzieję, że i Wam udaje się odkrywać ciekawe fakty i zwiedzać fascynujące miejsca. A tam wystarczy tylko chwila ciszy, aby usłyszeć dźwięki z przeszłości. Postaramy się, abyście usłyszeli je również na kanale Tank Hunter. Dziękujemy Wam wszystkim, naszym wspaniałym widzom. Dziękujemy za obecność oraz za wsparcie, w szczególności naszym niezwykłym patronom z Patronite'a, YouTube'a i Buy Coffee. Wśród mecenasów projektu są Ajent Jacek Arendt, Andrew81, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Don Tomasino, Andrzej Duda,
Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Maciej Kaniewski, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Przemysław Lipniewicz, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, mecenas odcinka Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle, w czwartek o 20:00. Do zobaczenia.